Witam wszystkich Państwa. Otwieram 34. Zrzeszaniu sesję Rady Gminy Grodów dnia 19 lutego 2021 roku. Chciałbym powitać przybyłych na dzisiejszą sesję pana Burka Przewodniczącego, pana sekretarza Piotra Krawczyka, wszystkich pracowników Gminy Grodów, panią skarbnik, pan Warzyk i wszystkich radnych. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały. Punkt uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na rok 2021. Punkt B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31, łamane na 166, łamane na 2020 Rady Gminy Grodów z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organy prowadzący jest gmina Grodów. Punkt C. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Grodowie z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych. Punkt D. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodów na 2021 rok. Punkt E. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Grodów na rok 2021. Punkt F. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Grodów na 2021 rok. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub zmiany do przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Nie, ale wysypało internet. Zauważyłem w międzyczasie. Jeśli nie ma prosimy tak. Przystąpimy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku? Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał. Punkt 3a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Grodów na rok 2021. Proszę bardzo o przedstawienie uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Grodów z dnia 19 lutego 2021 roku zmieniającej uchwałę budżetową gminy Grodów na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Grodów uchwala co następuje. Uchwała budżetowej gminy Grodów na rok 2021 nr 31 łamane na 176 łamane na 2020 Rady Gminy Grodów z dnia 23 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 143 578,58 zł
Plan dochodów budżetu gminy Brochów ogółem wynosi 22 404 054 zł 18 groszy. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143 578 zł 58 groszy do kwoty ogółem 22 90 778 zł 39 groszy. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu gminy Brochów na 2021 rok. Ustęp 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 263 889 zł i zmniejsza o łączną kwotę 120 310 zł 42 grosze. Plan wydatków budżetu gminy Brochów ogółem wynosi 23 096 252 zł 42 grosze. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108 889 zł i zmniejsza o kwotę 75 310 zł 42 grosze do kwoty ogółem 21 624 341 zł 52 grosze. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 155 tysięcy i zmniejsza kwotę 45 tysięcy do kwoty ogółem 1 471 910 zł 90 groszy. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2021 rok. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok. Paragraf 3. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 rok. Paragraf 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brochów i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, zmiany po stronie dochodów nastąpiły w dziale transport i łączność. Tutaj mamy kwotę zwiększenia 9355 zł 46 groszy. Tytułem zwrotu dotacji, jest to zwrot dotacji z PKS-u za transport za rok ubiegły. W dziale administracja publiczna zwiększa się dochody z wpływu z tytułu kary odszkodowań, kwotę 4535 zł. Jest to wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie z PZU. W rozdziale spis powszechny i inne zwiększa się o kwotę 6092 zł. W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Jest to zadanie zlecone. W dziale 756 dochody od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego leśnego zwiększa się o kwotę z podatku od nieruchomości o kwotę 90 025 zł 96 groszy oraz z podatku leśnego 2833 zł. Jest to zwiększenie od osób prawnych, natomiast od osób fizycznych z podatku od nieruchomości o kwotę 10 481 zł 16 groszy, z podatku rolnego 68 zł oraz z podatku leśnego 371 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o 20 zł. Różne z rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej. Tutaj dostaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów i następuje zwiększenie subwencji o kwotę 19 797 zł. Natomiast zmiany w planie wydatków budżetowych następują w dziale transport i łączność, lokalny transport zbiorowy w związku z podpisaną umową na dotację dla miasta Sochaczew na przejazdy lokalne zmniejsza się o 36 groszy kwotę wydatków.
drogi publiczne gminne, zmniejsza się brak wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o 13 tysięcy, natomiast zwiększa się na zakup usług pozostałych o kwotę 50 tysięcy. W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa się brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 1000 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 1000 zł, natomiast zmniejsza się brak wydatków na zakup usług pozostałych o 2000. W dziale administracja powszechna zadanie zlecone spis mieszkań i ludności, kwota zwiększenia 6092 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków na rzeczowe nagrody konkursowe o kwotę 3000. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne, następuje przesunięcie kwoty 10 tysięcy z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 tysięcy w związku z przeniesieniem do rozdziału pozostała działalność zadania modernizacji zaplecza kuchennego w OSP Broków. I tak w rozdziale 754-95 pozostała działalność zwiększa się o łączną kwotę 148 tysięcy. I tu jest to zadanie modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Broków oraz wprowadzamy nowe zadanie modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Broków. W dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w związku z otrzymaną subwencją, ze zwiększeniem subwencji o kwotę 19 797 zł. W dziale ochrona zdrowia, centra zdrowia publicznego zwiększamy o kwotę 1000 zł wydatki na zadanie inwestycyjne, dokumentacja projektowa, rozbudowa gminnego centrum medyczno-rehabilitacyjnego. Pomoc społeczna. Zmniejsza się brak wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3000 i ta kwota zostaje przeniesiona do rozdziału pozostała działalność na zakup usług pozostałych. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3310 zł i 6 groszy. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 oraz na zakup pozostałych również o 3000. Natomiast wprowadzamy rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i wprowadza się kwotę 18 tysięcy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Będzie to przeznaczone na opracowanie programu niskoemisyjności oraz raport z wykonanego szkla. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o 10 tysięcy, natomiast zwiększa się wydatki inwestycyjne o 5 tysięcy. I tak zmniejsza się na zadanie modernizacja oświetlenia ulicznego o 5 tysięcy, natomiast wprowadza się nowe modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka, Smolana, Karpocin, Olszowiec i Lastocin. To jest kwota zwiększenia 10 tysięcy. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby zwiększamy o kwotę 1000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Brochowskie Centrum Dokumentacja Projektowa Budynku Wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej oraz zmniejszamy plan wydatków o 25 tysięcy w rozdziale Pozostała Działalność. Były to ośrodki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę. Chciałam spytać, co uległo, no nie wiem, zniszczeniu, że dostaliśmy to odszkodowanie z PZU? Z PZU tam było uszkodzenie mienia oraz kradzieżory. Ktoś po prostu wjechał w bramę. I dostaliśmy zwrot 100% za tą bramę. Dziękuję. Nie widzę pytań, więc proszę o głosowanie. Dziękuję.
głosów 13, za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Właśnie nasza uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31, łamane na 166 na 2020 Rady Gminy Borowy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Borowy. Proszę bardzo o przedstawienie uchwały pana Tamara. To jest uchwała Rady Gminy Borowy w sprawie zmiany uchwały nr 31, łamane na 166, łamane na 2020 Rady Gminy Borowy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Borowy. Na podstawie uchwały Samorządu Gminy oraz Karty Nauczyciela Rady Gminy Borowy uchwała co następuje. Paragraf pierwszy wprowadza się następujące zmiany do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Przyjęto uchwałę nr 31 łamane na 166 łamane na 2020 Rady Gminy Borowy z dnia 22 grudnia 2020 roku. Punkt pierwszy. W paragrafie 3 regulaminu usuwa się zapis ustęp 6. Punkt drugi. Paragraf 4 ustęp 10 regulaminu przyjmuje następujące brzmienie. Dodatek funkcyjny rozpada się w terminie do wypłaty wynagrodzenia nauczycielom na czas pełnienia powierzonych funkcji dyrektora na czas pełnienia funkcji dyrektora. Punkt 3, paragraf 5 ust. 4, regulaminu otrzymuje następujące brzmienie. Dodatki za warunki pracy ustala się na podstawie uchwały Rady Gminy Borowy. Dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Gminy Borowy. Punkt 4, paragraf 8 ust. 5 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie. Wójt Gminy Borowy ustala corocznie wysokość nagrody dla dyrektorów szkół. Wójt przyznaje nagrodę z inicjatywy własnej na wniosek dyrektora szkoły. Dyrektor przyznaje nagrodę dla nauczycieli zatrudnionych w szkole z inicjatywy własnej lub na wniosek nauczycieli. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowy. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu urzędowym województwa mazowieckiego i wchodzi po upływie 14 dni od publikacji. Uzasadnienie. W pierwszej kolejności należy wskazać, że uzasadniać podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z treści uwag zgłoszonych przez Wydział Nadzoru Prawnego Województwa Mazowieckiego do uchwalonego regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Stosownie do zaleceń od organu nadzoru wyżej opisane uwagi zostały uwzględnione w brzmieniu regulaminu, a ich treść zawiera się w paragrafie pierwszym projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę pytań, proszę o głosowanie.
Nie, proszę. Ustęp drugi. Nadwyżka, która mowa w ustępie pierwszym, zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych samorządowego zakładu budżetowego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Prochów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W sprawie zwolnienia wynikają zakłady z zadań komunalnych w Prochowie wnoszą wniosek wpłaty do budżetu gminy na 3 środków kwotowych. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku był plan finansowy, który nie przewidywał nadwyżki środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem RPR-30S za 2020 rok z wykonaniem planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Prochowie nadwyżka środków obrotowych wynosi 28 786,74. Nadwyżka środków obrotowych na koniec roku 2020 wynika z faktu posiadania należności z tytułu podatku VAT oraz należności od odbiorców, którzy wpłacają nieterminowo. Artykuł 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Konieczność wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego spowoduje utratę płynności finansowej. Pozostawiona nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych, dlatego skazane jest zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu. Dziękuję bardzo. Zatrzymanie sieci wodociągu w realizacji w tym statucie. Czyli wszystko jest sprzedaży, jak to tak, akredytacja remontu. Rady Gminy Prochów na 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Plan Komisji Rewizyjnej na 2021 rok przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Opracowanie planu Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok i opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Trzy. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. 4. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
5. Analiza wybranych przez Komisję Inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy Wrochów. 6. Komisja zastrzega sobie prawo do modyfikowania planu ze względu na okoliczności. Termin odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej od stycznia do grudnia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to proszę o głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa na 2021 rok. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Zaopiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.
sprawozdanie z działalności KOPS-u, polityka gminy w zakresie nagradzania za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu, sprawozdanie kierownika Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego, informacja o stanie utrzymania dróg w okresie jesienno-zimowym, stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, sprawozdanie gminnego komendanta OSP oraz policjanta dzielnicowego. Komisja zastrzega sobie zmiany planu według potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o odczytanie planu pracy Komisji do spraw rolnictwa i rozwoju gospodarczego. Pan Radny Karson. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Grochów na 2021 rok. Ustalenie planu pracy Komisji na 2021. Analiza kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz zaopatrzenia mieszkańców wody. Informacja o stanie technicznym oczyszczalni ścieków. Inwestycje drogowe na 2021 rok. Ocena stanu dróg gminnych po okresie zimowym, ewentualnie komisja wyjazdowa. Informacja dotycząca planu usuwania wyrobów azotowych na terenie gminy. Opiniowanie i ocena wniosków w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Informacja o ściąganiu podatków rolnych i zadłużeniach. Informacja o realizacji zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami. Informacja o dopłatach do paliwa dla rolników. Program rozwoju obszarów wiejskich. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Opinia Komisji w sprawie udzielenia wójtowi gminy Grochów absolutorium za 2020 rok. Zaopiniowanie uchwał około budżetowych na 2022. Projekt budżetu gminy na 2022 rok. Komisja zastrzega sobie prawa do zmiany planu pracy w zależności od potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionych planów pracy przez Komisję Stałą? Nie widzę, to proszę o głosowanie. Projekt budżetu na 2022 rok. Informacje o wykonaniu
zakończeniu obrad.